Halo, witam was w kolejnym odcinku mojego Let's Playa gry Resident Evil 7 Biohazard. Ostatnim razem robiliśmy sobie przebieżki przez srogie piwnice, a w chwili obecnej... nie wiem, czy szukać tamtego otworu, który znalazłem wcześniej, na którego mógłbym użyć fuse'a, czy może jednak... Nie, idę do windy. Idę do windy i na niej użyję fuse'a, bo wypadałoby już powoli wreszcie kończyć tą grę, nie? Dzień dobry. Okej, i fuse. General purpose. Tutaj też czegoś potrzebuję? Do czego? Nope. Korosywu też nie. Okej, czyli zagadka jest trochę bardziej skomplikowana niż myślałem. Wykorzystam chwilę, że mam chem fluidy 2 i aż tyle ziółek. To sobie, prawda, zmontuję zdrówko. O, i użyję tego zdrówka, ponieważ jestem trochę uszkodzony. Dobra, schodzimy na dół. W takim razie to znaczy, że tamte lokalizacje nie były dla pizzu. Sporo eksploracji w tej ostatniej sekwencji gry jest i... trzeba się ogarnąć z tym. Znaczy, w tamtą stronę powinienem raczej iść. Dobra, tu byłem. Szukamy chyba jakiejś elektroniki jeszcze. Ewentualnie będzie siara, ponieważ będę musiał użyć z powrotem tamtego, ale chyba nie. Chyba jest tu słowem kluczowym. A może i tak. Bez takich hałasów. Dobry. Pralnia. W pralni raczej nic ciekawego nie ma. Jep. W pralni nic ciekawego nie ma. Mi tu szumi. Jest to niepokojące. To było wszystko badane. Oj, mam jakieś takie przeczucie, że chyba jednak będę musiał iść na górę. Za tym dodatkowo. O, super. Mogłem mieć dużo wcześniej, ale zapomniałem o tamtej skrzynce, nie zauważyłem jej. Mam jakieś takie przeczucie, że prawdopodobnie będę musiał z windy jednak zabrać ten. Odkluk tutaj. Ponieważ na górze jest jeszcze do znalezienia coś innego. We have a replacement. The cable is completely fried. We had a replacement, but we had to use it to fix something in the third floor sick bay. Okay. Third floor sick bay jest dla mnie w chwili obecnej zadaniem. No to skoro third floor, no to muszę od samego do... Oj, nie tu! Nie tu. Chociaż... w sumie... powinienem móc się tędy jeszcze na górę udać. O właśnie. A tutaj nie mogę wejść? Za łatwo by było, jak rozumiem. No to od góry, wtedy trzeba zeskoczyć tam znowu. A przynajmniej mam takie nadzieje. Powinienem popatrzeć na mapie, bo w sumie podniosłem ją. Zobaczymy, czy to jest czwarte piętro, czy piąte, bo jak piąte, no to nie mam po co tu iść. Fourth floor, dobrze. I teraz na third będziemy. O, jesteśmy na third ponownie i... fix something in the sick bay. Czy jest tu gdzieś sick bay? Nie, to jest czwarte piętro. To nie zejdę tamtędy. Trochę dupa. Mogę spróbować, ale... mam jakieś takie przeczucie, że będzie zamknięte. Tutaj. W dół. I wygrałbym ten zakład.
Okej, czyli tak jak podejrzewam, muszę od samego dołu przejść. Strasznie się pultam, bo to jest chyba najstroższa, że tak powiem, zagadka z nich wszystkich. Z samego dołu będę musiał przejść w takim razie. Więc climb down. Okej, okay. To się dzieje. No dobra, to muszę pamiętać, że używam go tutaj. Mam tendencję do zapominania o tym. I teraz tak. Third floor, na samą górę. O, tu. Na trzecim piętrze jest jakiś kabel, który mogę zabrać skądś. Tylko gdzie? O, tutaj. W sumie mógłbym sobie teraz użyć tych moich psychostymulantów. O. Się poprzyglądać nieco. Chem fluid też się przyda. Tam jest coś jeszcze. A, to ty hałasujesz. Rzeczywiście, nie mogłem tego wcześniej zrobić, zapomniałem o tym. Spooky, scary skeletons. Nie? Zgaduję, że wracając mnie zaatakują. Typowe, że tak powiem. Cam fluidy, bardzo chętnie. Nope. Coś zabrałem, to co? Strong chem fluid, czy drugi chem fluid? A nie, zabrałem płyn korozyjny, okej. Chyba... Chyba trzeba spieprzać stąd. Fuck me! Fuck me, trzeba spieprzać. Nope. Zaoranie cię wprawdzie byłoby wesołe, ale... Nie, po prostu nie. Nie mam odpowiedniej broni do tego. No dobra, schodzimy na dół ponownie, żeby zabrać ten teges, szmeges i buroki. Mnie w tą stronę poszedłem, no trudno. Poproszę. No dobra. I po tym już najprawdopodobniej ruszy winda. Jep. S2 poprosimy. Trochę niedopracowana animacja drzwi. No to...
Dzięki, że mi przypominasz, Ivy. I szkoda, że nie mam karabinu. I nie mam czym go otworzyć. Dobrze, że tyle chem fluidów Dobrze, że tyle chem fluidów dostaję, ponieważ będę miał dużo amunicji ewentualnie do tego pistoletu. No, leżeć. Liczę na to, że bęby też będą dla mnie wydajnym sposobem na radzenie sobie z problemami. Fuck you! No, leżeć. Dobra, to skoro tak, to znaczy, że oni gdzieś tu jeszcze wejście mają. No nie wiem, czy nierozsądniej będzie się cofnąć i poeksplorować jeszcze trochę. Jeszcze zostało mi z 3 minutki na ten odcinek. No nie, trochę więcej, bo ostatni był trochę dłuższy. Zostało mi z 7 minutek. Okej. Tutaj było wyjście z windy. Czyli... No skąd on się w ogóle wziął w takim razie? Muzyka dramatyczna, że niech to szlak. Tutaj nic nie ma. Przewidywalne. Fuck you! Nie zdążyłem się schować. Au. Leżeć! No. Więcej bomb, zawsze chętnie. Szafka. Handgun ammo też się przyda. Handgun ammo więcej. Nie podoba mi się bardzo, że dostaję aż tyle amunicji. Bo to oznacza tylko jedną rzecz, że będzie napierdalanie. Oczywiście. Ryzykowne to jest bardzo z mojej strony, nie powinienem. Ale udało się. Po prostu chcę oszczędzać stałą amunicję jako... Nie będę mógł niestety wiele amunicji oszczędzić. Z tego co widzę. Ciebie se wyminę po prostu, facet, wiesz? Oj! Wow! Fuck! Shit. Dobrze, że miałem. Fuck. Dobra, spieprzamy. Au! Żyjemy. Okej, co my tu jeszcze mamy? Remote bomb, zawsze chętnie. No cze? Ethan? Hey, shh, I know.
I'm not gonna hurt you. Hell, I never would have if I could have helped it. What do you mean? I'm no killer, son. Neither is Marguerite, nor my boy Lucas, or even Zoe here. That girl Evelyn, she did this. Zdążyłem zauważyć. How is she? Now, what did she do to you? She infected us with her gift. That's what she calls it. I found her near a busted out tank in the bayou. Everything changed after that. So she infects you and then she takes control? No. Not exactly, son. She just... She forces her way into your mind, your soul. You can't fight back. You are connected to her, and you can't resist the urge to... Oh, you're a different person after that. Just like Mia. So Mia sent me that message because of Evelyn. Listen, the girl just wants a family of her own. She's the key, all right? You find her, and you stop her. Ma sens? Ethan. Free my family. Please. No nie powiem, too deep for me się zrobiło. Ale miło, że pamiętają o takich rzeczach. To jest w końcu mainstreamowy horror, nie? Stay away from him. Why? He doesn't love you. I can make him love you. Jak to nie kochacie? Silly, I told you I'm not gonna hurt. Don't you dare. So what? You're not my mom. Remember? Fun, fun, fun! Mia, how? There's no time. You have to get out of here and find her. Nasz związek nie ma przyszłości, Mia. You need to go. I won't be able to resist for much longer. No. Now go kill that little bitch. No. Mia! No! No cóż, trochę żałuję serum w takim razie, którego użyłem. To byłby dobry moment w sumie, żeby tutaj przerwać. Także tutaj skończę ten odcinek. Dzięki, że do mnie dołączyliście. Mam nadzieję, że póki co wam się podoba. Zobaczmy, co się będzie działo dalej, a tymczasem pozdrawiam was. Trzymajcie się.